wstępie sobie wyjaśnić, w jaki sposób dokonywany jest zakup ciepła. Jako wiceminister pojawiłem się w listopadzie razem z ministrem Gradem, bo po wyborach już parlamentarnych, i ta próba zatrzymania tej likwidacji nie tylko cukrowni Lublin, ale również cukrowni Łab okazała się być nieskuteczna wobec niewykonania polecenia ministra Grada przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej, który został za to odwołany. Więc jak gdyby ponawianie tego pytania właściwie o tyle jest bezprzedmiotowe, że właśnie można to na to odpowiedzieć krótko. Nic z tym wspólnego nie miałem. Ale to może zaczniemy od żony, bo to wzbudza nieprawdopodobne emocje. One zostały wzbudzone po raz pierwszy wtedy, kiedy zawieraliśmy związek małżeński. Otóż zapewniam czytelnika, że nie ma problemu żony. Jeżeli zostanę prezydentem, żona na pewno nie będzie dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania. I to nie jest kwestia prawna, z góry podkreślam, bo teoretycznie mógłbym dokonać takiego podporządkowania, że nie byłoby kolizji prawnej, ale w swoim działaniu nie tylko kieruję się prawem, ale obyczajem, etyką, i jest to, nie ukrywam, tego typu pytanie wzbudza we mnie lekką irytację, bo ci, którzy obserwowali moją politykę kadrową w instytucjach, którymi kierowałem, to takiego pytania bym nie zadali. W 2007 roku, więc do października, pełniłem tę funkcję zastępcy prezydenta. I wtedy między innymi odpowiadałem za utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wtedy również było wdrażanie, znaczy podawanie wniosków do funduszy europejskich, jeszcze z ówczesną panią dyrektor, z Zielińską, która przygotowała bardzo dobre wnioski. Przypominam, że to jest dyrektor z czasów, gdy prezydent był Andrzej Pruszkowski. Bo podkreślałem tą kontynuację, czy konieczność pewnej kontynuacji działań. Więc tutaj ta ekipa, która nastąpiła, realizowała te projekty i dokładała następne. Natomiast od 2007 do 2009 byłem w Warszawie, więc w 2009 roku tak naprawdę rozpocząłem od razu negocjacjami z Krajową Spółką Cukrową o przejęcie terenów, odbudowę stadionu. Odpowiadałem za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, czyli za uporządkowanie tych negocjacji, które toczyły się zarówno jeśli chodzi o transport zbiorowy, o stadion, odnośnie inwestycji drogowych. To są między innymi te kwestie, które decydują w tej chwili o, można powiedzieć, realizacji pewnej strategii inwestycyjnej. Ona jest podporządkowana głównie tym zadaniom, które mają finansowanie z funduszy europejskich, a po części już są realizowane, tak jak ulica Mogilska. Tutaj podpisane porozumienie z ministrem rozwoju regionalnego pozwoliło przesunąć na tę ulicę dodatkowe środki. Ona będzie w 2012 zrobiona i w 2012 zrobiona druga część drogi dojazdowej do obwodnicy, czyli poligonowa. I w tym samym czasie powinna ruszyć ta łącznica do Dąbrowicy, czyli najtrudniejsze zadanie inwestycyjne, jeśli chodzi o układ drogowy w Lublinie. Najistotniejsze jest dotarcie ze swoim przekazem programowym do środowisk tych, które wybrały w pierwszej turze innych kandydatów, z precyzyjnym przekazem programu, wyjaśnianiem, może uszczegółowieniem, jeżeli taka potrzeba jest. Natomiast sprawą drugoplanową jest werbalne poparcie lub niepoparcie ze strony innych osób, bo nie mówimy tylko o pani Zbigniewie Wojciechowskim, bo jest i pani Izabela Siewakowska, jest Jerzy Grys, jest Andrzej Bieńko, jest Zdzisław Potkański, także generalnie przekaz kieruje do tych środowisk. W 2006 rozpoczęła się kadencja.